Ech, kochani, ech, ja tak sobie już mówię, kurde, dobra, skończę na dzisiaj, polecę sobie do pracy i tak dalej, i tak dalej. Chcę kliknąć F1. System, zapisz, a tu dupa. Nie da się. Nie da się, niestety. Może zdążę przed pracą jeszcze, nie sądzę. Kiedy morderca pomył się do łazienki, nie użył do tego niczego z twojego pokoju. Więc czego użył morderca? Czego użył morderca, żeby włamać się do łazienki? Wiecie, jeszcze raz sprawdzę, może się jednak da. Nie da się. Odmawiam ci, pajacu, jesteś debil. Debil. Muszę przedstawić niepodważalny dowód na to, że Leon jest mordercą. Muszę to skończyć. Chciałem, że sobie kawę wypiję, przynajmniej troszkę, a tu widzę, że nic się nie da. Moment prawdy. A to w ten sposób? Jak namierzyć? A, tak. Dobra, już wiem jak. O kurde, dobra, to jest ciężkie. To jest mega ciężkie, kurde. O kurde, ale to jest porąbane. Graliśmy? Bez dowodów to wszystko gówno prawda. Nie przyznam się do tych wzór. O Jezu, w oczach mi się mieni. Rozłam. Śruby z klamki w łazience zostały usunięte. Zastanawiam się, jakiego rodzaju narzędzia morderca użył do ich usunięcia. Musiał być śrubokręt, prawda? No tak, jestem prawie pewien, że był jeden w zestawie narzędzi. A więc tego musiał użyć. W pobliżu nie ma podobnych narzędzi. Ale zestaw narzędzi z mojego pokoju nigdy nie został użyty. To dlatego, że morderca nie wiedział, że jest w twoim pokoju. Przez cały czas myślał, że jest w pokoju Sayaki. Tylko w zestawach narzędzi chłopców można znaleźć śrubokręt, więc morderca założył, że nie znajdzie go u Sayaki. Okej, więc którego zestawu narzędzi użył morderca? Debil! Morderca musiał mieć własny zestaw narzędzi. Debil! Leon, czy mógłbyś tam pokazać swój zestaw narzędzi? Jeśli mam rację... To twój zestaw narzędzi powinien zostać użyty. Debil! Co? Jeśli powiesz, że użyłeś go do czegoś innego, masz nam dokładnie wyjaśnić, kiedy go użyłeś, gdzie i dlaczego. Wyprzedzając twoje słowa, zgubiłem go nie jest dobrą wymówką. Bill? Więc masz coś jeszcze do powiedzenia?
No ようですわね。Wygląda na to, że możemy już to zakończyć. No i udało nam się to pyknąć. Ale nie było to trudne, nie? Może dlatego, że to jest pierwsza rozprawa. Ciekawe, czy jest coś powyżej A. Czy jest SK albo SSK, jak Devil May Cry'u? 93 monety! Ło, ale się teraz nakupimy. Uhuhuhuhu! Pu, 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 pu. Wygląda na to, że osiągnęliście swój werdykt. Jesteście gotowi oddać swoje głosy? Wszyscy macie przed sobą dźwignię. Użyjcie jej, aby dokonać właściwego wyboru. Chcę wam tylko przypomnieć. Upewnijcie się 3 razy, że oddaliście na kogoś głos. Nie chcecie chyba umrzeć przez taki banał, prawda? No dobra, to jedziemy. Więc... Więc kto zostanie winnym? Czy dokonacie właściwego wyboru, czy może okropnie złego? Co to może być? Co to może być? Ja mogę teraz zapisać grę? Mogę. Dobra, koń, wróciłem, było delikatne cięcie, a to ponieważ dlatego, iż z powodu, że byłem w pracy i nagrywam to już kolejnego dnia, więc w sumie macie taki zapis odcinkowy z dnia 15 i 16 marca. Niestety tak się stało, że musiałem niestety już wychodzić i sobie dogram ten odcinek właśnie dzisiaj. Co to może być? Co to może być? Czyżby kara? Monokuma Vault. Winny jest Leon. Wygraliśmy. Wygląda na to, że trafiłem na profesjonalistów. Osobą, która zamordowała Sayaka Maizono jest... Nikt inny jak Leon Kubota. Chwila, poczekajcie. Leon... Leon, czy ty naprawdę... zabiłeś Sayakę? Nie mogę w to uwierzyć. Ty skurwysynie, co z tobą nie tak? Nie miałem innego wyboru. To ja mogłem umrzeć. Gdybym nie zabił jej pierwszy, to ja byłbym martwy. Nie mówcie, że zrobilibyście inaczej. Wystarczyło, że Sayaka zapukałaby do waszych drzwi. Ale wypadło na mnie. Miałem po prostu pecha, to wszystko. Ej, no weźcie, wy naprawdę uważacie, że powinienem po prostu dać się zabić? Wszystko stało się jasne. Podjęliśmy odpowiednią decyzję. Ale kiedy teraz o tym myślę, wolałbym podjąć błędną decyzję. Bo jeśli nasza decyzja jest prawdziwa, to oznacza, że Sayaka próbowała mnie wyrobić. Ale, nawet jeśli to prawda, nie mogę jej o to obwiniać. Mimo wszystko to wina mistrza gry. To wszystko przez te nagrania. Nawet ja nie mogłem znieść tego, co tam zobaczyłem.
Gdybym to ja był na jej miejscu, a to nagranie miałoby coś wspólnego ze mną, to nie jestem sobie w stanie wyobrazić. Teraz jesteśmy tu uwięzieni bez możliwości wyjścia. Na pewno na mnie czekają. Nie mogę sobie na to pozwolić. To było wszystko, na czym jej zależało. I marzenia, i przyjaciele. Widzieć, jak twoje przyjaciółki tracą swoje życie, żeby potem samemu umrzeć. Zrobiłam wszystko, co było konieczne, by ono się spełniło. Zrobiłam nawet rzeczy, których nie powinnam robić. Dlatego Sayaka, dla przyjaciółek, które znaczyły dla niej więcej niż wszystko inne, postanowiła mnie zdradzić. Więc kiedy powiedziała... Nieważne, co się stanie, bądź zawsze przy mnie. Potrzebuję cię po mojej stronie. Okłamywała mnie od samego początku. Wykorzystała mnie. Dlatego ze mną rozmawiała? Zgaduję, że nigdy się nie dowiem. Nawet jeśli chciałbym ją zapytać, to nie dostanę odpowiedzi. Sayaka nie żyje. Niczego się od niej nie dowiem. Rajusiu, przemysł muzyczny naprawdę musiał mieć swoją mroczną stronę? Znaczy, próbować kogoś zabić tylko z powodu jakiejś głupiej przyjaźni? Wydawała się taka miła i urocza, ale w środku popadła w czyste szaleństwo. Co ty powiedziałeś? Nie musisz mi mówić, spokojnie. Przez zdradę Sayaki powodłeś w rozpacz, prawda? Przyjaźń, intymność, miłość. Im silniejsze są te uczucia, tym bardziej człowiek popada w rozpacz po ich zniszczeniu. Przestań nam mieszać w głowie, to wszystko twoja wina. Sayaka została zmuszona do takiego zachowania. To wszystko twoja wina. W jednej chwili poczułem przypływ energii. Poczułem, że jestem w stanie rozszarpać tego miśka. Jednak coś mi przeszkodziło. Dosyć tego. W tym samym humorze co ja, Kyoko złapała mnie za ramię z całej siły. Nie sądziłem, że ktoś może mieć tak mocny chwyt. Być może to przez fakt, że sam nie należy do tych silnych. Jeśli chcesz, żeby nasz wróg zapłacił za swoje występki, musisz na razie odpuścić. Cholera. Ale było blisko. Już myślałem, że dasz mi popalić, pani Chumakoto. Gdybyś mnie choć tknął, leżałbyś już martwy. No dobra, wracając do tematu. Mordercą jest Leon Kuwata. Według zasad, które sam ustaliłem, otrzyma teraz karę. Na ten moment wszyscy czekali. Karę? Co? Masz na myśli egzekucję? Poczekaj chwilę. Nie miałem innego wyboru, musiałem ją zabić. Broniłem się tylko, nawet nie wiecie, jak bardzo się wtedy bałem. Była samoobrona. Który fragment swojego mordu nazywasz samoobroną? Ten moment, w którym wparowałeś do łazienki, używając śrubokręta z własnego zestawu narzędzi? A może masz na myśli moment, w którym stałeś nad Sayaką, która błagała, żeby się zostawił? Czy może moment, w którym dźgnąłeś tą bezbronną dziewczę w brzuch? Wybieraj. Miałeś niezliczoną liczbę szans, żeby zaprzestać swoim niepoprawnym czynom. Mimo to zdecydowałeś się dokończyć to, co się zaczęło. Czy to nie przez fakt, że sam pragnąłeś popełnić morderstwo? Nie, to nie tak. Przestańcie. Mam już tego dość. O, jesteś tego pewien? Byłeś bliżej Sayaki niż ktokolwiek z nas, czyż nie mam racji? Ten potwór zabił twoją ukochaną Sayakę. Rozumiesz? Nie mogę winić za to tylko Leona.
Oczywiście, to samo tyczy się Sayaki. Ponieważ jedyną osobą, którą trzeba winić, to on. Że co? Gdyby nie ty, ta sytuacja nigdy by nie miała miejsca. Nigdy. Nie powinniśmy ze sobą walczyć. Powinniśmy wszyscy razem stawiać czoła temu, który wpakował nas w to bagno. Mam na myśli mistrza gry. Czyżbyś obudził sobie poczucie sprawiedliwości? Ano nie! No cóż, tak się składa, że dla mnie nie ma nic bardziej nieetycznego niż niezachowanie poczucia sprawiedliwości. Przez takich ludzi jak ty na świecie rodzą się wojny. Czy to właśnie taki rodzaj sprawiedliwości się w tobie obudził? Zamknij się. Po prostu się zamknij. No dobra, skończmy ten temat. Mam ważniejsze rzeczy do roboty, na przykład... Doki. Najbardziej wyczekiwany element rozprawy. Mam na myśli karę. Błagam, nie rób tego, proszę. Góra. Dość błagania, dość płaczą. W końcu chłopaki nie płaczą. Musisz zapłacić za to, co zrobiłeś, racja? Ja będę grę! Przestań, proszę. Specjalna, osiągio, jajśmaśta. No dobrze, przygotowałem coś specjalnego dla Leona Kuwaty, ostatecznego baseballisty. Jada! Nie. Ewa, harikite ikimashou. Lecimy! Lecimy z tym koksem! Pora na karę! Jada! Nie! Kochani, wszystkie nagrania z kar i tak dalej, wszystkie egzekucje, które tutaj są zawarte, będą zawarte w oddzielnym filmie, który będzie prywatny. Linka do niego będziecie mieć w opisie. No bo niestety podobno YouTube wszystko blokuje, jeżeli chodzi o tą egzekucję, bo jest ona czysto wyjęta z anime. Dlatego będziecie mieć oddzielny materiał chwilowy, w którym będzie pokazana egzekucja. Leon jest winny morderstwa. Pora na egzekucję. Game over. To, co właśnie zobaczyliśmy, to było prawdziwe oblicze rozpaczy. Nie mogę znaleźć innego określenia na to, co się właśnie wydarzyło. Ekstremo! O rany, mocna rzecz! Ludziska, moja adrenalina wymyka się spod kontroli! No.
co to miało być? Nie zniosę tego dłużej. Czy my naprawdę musimy w tym uczestniczyć? Nie zniosę tego dłużej, naprawdę. Hej, no, chwila. Jeśli nie podoba wam się takie widowisko, to może pogodnicie się z życiem w szkole i pożegnacie świat zewnętrzny. A wątpię, że jesteście w stanie to znieść. Spierdolaj, po jakiego chuja się z nami bawisz? Bawię? To brzmi jakbym był typem faceta, którego nikt nie jest w stanie znieść. A może typem misia, którego nikt nie jest w stanie zmisieć? To dlaczego stawiasz grupę młodych i zdrowych obywateli przed tak wyczerpującym zadaniem? Wygląda na to, że próbowałeś powiedzieć coś mądrego, ale jak zwykle twoje słowa nie mają sensu. To tak jakbyś próbował skoczyć na własnych rękach, logiczne i wykonalne, jedynie w umysłach dzieci. Hej, nie musiałeś być aż tak bardzo ofensywny. Ty jebana spierdolino. Nie wiem kim ty kurwa jesteś, ale obiecuję, że znajdę cię i rozjebię łeb. I kacz prezjerów aż tak bardzo się zdenerwowa? Niestety, ale szczekasz na złego listonosza. Za wszystko, co się właśnie stało, odpowiadacie wy. To ktoś z was zabił, żeby się stąd wydostać. Racja? Bez względu na to, ile czasu minie, nie możecie się uwolnić od poczucia winy. To wszystko przez was. Oczywiście, że to nasza wina. Przecież jesteśmy tutaj z własnej nieprzymuszonej woli. Cóż za niesamowite użycie sarkazmu. No cóż, jestem pewien, że jeśli poznacie wszystkie tajemnice tej szkoły, wasze myślenie na pewno się zmieni. Pomyślicie wtedy, czy to nie jest wspaniałe, że możemy tutaj żyć wiecznie? Co próbujesz przez to powiedzieć? No. Czuję, że kryje się w tym jakieś głębsze znaczenie. Tak samo jak wcześniej. No dobra, wracając do tematu, mordercą jest Leon Kuwata. Według zasad, które sam ustaliłem, otrzyma teraz karę. Na ten moment wszyscy czekali. No. Kiedy powiedziałeś wszyscy, to kogo miałeś na myśli? Córeczki, ale powiedziałem wszystko, co chciałem. Muszę zachować trochę rozrywki na później. I tak jak stał, tak zniknął. Zostawił nas sam na sam z naszymi koszmarami, które zmieniły nasz światopogląd. Nawet po jego odejściu, nikt nie wiedział, co ma ze sobą zrobić. Straciłem poczucie czasu. Wszyscy stracili poczucie czasu. Nie było osoby, która nie była przerażona. Przerażona poczuciem samotności. Nikt nawet nie próbował mówić. Ich smutne twarze. Nagle ktoś mnie zaczepił. Makoto, czy mogę z tobą porozmawiać? Zbliżyła się do mnie powoli, po czym szeptała mi coś do ucha. Zanim stąd wyjdziemy, jest coś, co chcę z tobą ustalić. Chcesz porozmawiać o Sayace, co nie? Jestem pod wrażeniem, że odkryłeś moją intencję. Pamiętasz, co powiedziałam przed rozpoczęciem rozprawy? Musiałeś dać radę sam rozwiązać tę sprawę. Chciałeś, żebym sam odkrył, że Sayaka mnie zdradziła. Taka myśl nawet nie przyszła mi do głowy. Czuję się głupio. Sayaka chciała cię wykorzystać i zdradzić. To
To fakt, którego nic nie może zmienić. Ale nawet do samego końca nie była pewna swojej decyzji. To dlatego, że... Kiedy umierała, myślała o tobie. Co, jaka myślała o mnie? Nie możesz po prostu powiedzieć czegoś takiego. To znaczy, nie ma mowy, żebyś to wiedziała. Tylko Sayaka mogła to wiedzieć. Gdybym mógł, to bym się jej o to zapytał. Nawet jeśli nie jesteś w stanie się jej o to zapytać, możesz to przecież wywnioskować z jej zachowania. Jej ostatnią myślą było, jak cię ochronić. Słucham? Dowodzi temu fakt, że mimo braku sił po ataku Leona, postanowiła zostawić pośmiertną wiadomość. Gdyby nie obchodził jej twój los, nie zostawiłaby tej wiadomości. Cóż, może po prostu chciała nam przekazać, kto ją zabił. Jest taka możliwość. Ale nie sądzę, żeby tak było. Ona była niepewna. Nie była pewna, czy kogoś zabić, żeby potem wyrobić ciebie w morderstwo. To właśnie dlatego jej plan zawiódł. Jej wahania pociągnęły za sobą porażkę. Cóż za ironia. Dlaczego mi to mówisz? Ponieważ jesteś typem osoby, która jest w stanie przezwyciężyć stratę własnych przyjaciół. Potrafisz pójść dalej, mając z tyłu siebie złe myśli na temat straconych przyjaciół. Co? Bez kogoś takiego jak ty, reszta nigdy nie byłaby w stanie uwolnić się od tak rozpaczliwej sytuacji. Potrafię pójść dalej, mając z tyłu złe myśli? To jest... coś, czego nigdy bym nie zrobił. Nie. Nie mam zamiaru zostawiać tego z tyłu. Nikogo nie zostawię z tyłu. Ani Sayaki, ani Leona, ani tych, którzy jeszcze żyją. Nie zostawię ze sobą wspólnie spędzonych chwil. Będę ze sobą nosił nasze wspólne wspomnienia, nieważne gdzie pójdę. Więc zamiast o wszystkim zapomnieć, wolisz podążać cięższą ścieżką. Cóż, mam wobec ciebie duże oczekiwania. Po tym, co właśnie powiedziała, zobaczyłem na jej twarzy lekki uśmiech. Nie. Tak przy okazji, muszę się o coś ciebie zapytać. Skąd wiedziałeś, że chciałam porozmawiać z tobą na temat Sayaki? No cóż. Jestem medium. Jestem medium. Że co? Żarcik. Mam po prostu całkiem dobrą intuicję. Rozdział pierwszy, by przeżyć. Koniec. Pozostali uczniowie. 12. Ciąg dalszy nastąpi. No i moi drodzy, u nas również ciąg dalszy nastąpi. Przeszliśmy rozdział pierwszy. Otrzymałem kij rozpaczy jako prezent. Miło. Zapiszemy grę. Nawet widzicie chyba, o której godzinie ja to mniej więcej zapisuję. Dobra, ale to będzie delikatnie krótszy odcinek. Ja widzę, że mam w tej chwili jakieś 28 minut. No, coś koło tego. Oczywiście minus egzekucja, no bo to muszę wyciąć, więc to będzie taki krótszy odcineczek. Krótszy odcineczek i... Następny już zacznijmy rozdział drugi, zobaczymy co się tam wydarzy, więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Discorda, harmonogram oraz głosowanie. Głosowanie na następną serię, jak i informacje dotyczące serwera, który niedługo powstanie do Minecrafta oraz serwera do Terrarii, który już w tej chwili jest, możecie znaleźć na stronie www.spookyshiro.pl. Tam macie wszelkie informacje, które są potrzebne, żeby wejść na serwery. Tak więc trzymajcie się. Hej, hej.